Cześć! W dzisiejszym odcinku Cookshot pokażę Wam, jak zrobić taką przepyszną kawę, a w moim wykonaniu będzie to deser kawowy, o której na pewno słyszeliście. Jest to Dalgona Coffee. Zapraszam do oglądania. Będziemy potrzebować kawy rozpuszczalnej, syrop klonowy, mleko, lody, cynamon, gorącą wodę i miseczkę, czepaczkę, łyżkę. Dwie łyżki kawy rozpuszczalnej wsypujemy do miseczki. Następnie dodajemy słodzidło, może być to syrop klonowy, dwie łyżki gorącej wody. I teraz mieszamy wszystko, aż powstanie nam taka kremowa konsystencja. Zajmie to nam kilka minut. I gotowe, nasza kawa jest gotowa. Także teraz możemy dodać kostki lodu, ale u mnie będą to lody o smaku peanut butter. Zalewam to mlekiem, a właściwie napojem owsianym zamiast tradycyjnego mleka. I na to dodaję moją masę piang kawową. Uj, ale będzie pycha. Na samą górę posypuję cynamon. I gotowe! Nasza przepyszna kawa jest gotowa. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Gwarantuję Wam, że nie pożałujecie. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w kolejnym filmie. Smacznego! Pa!